Kiedy miałem tam 16-17 lat, najważniejszymi dla mnie byli Beatlesi i w ogóle muzyka lat 60. To chyba było najważniejsze, co mogło mnie spotkać w życiu. Słuchanie, a potem uczenie się tych piosenek. Jakoś tak we mnie bardzo dużo tych Beatlesów siedzi cały czas. Dziś wiele, wiele różnych inspiracji zdarza mi się, ale to, co się dzieje w naszej muzyce, w muzyce uniwersu, to jest to chyba wszystko przepuszczone przez jakiś filtr. Bardzo często zdarza mi się znajdywać dźwięki gdzieś tam w powietrzu, zupełnie inne, wydaje mi się inne, a ktoś, kto słucha tego z zewnątrz, nadal uważa, że to są bardzo często Beatlesi. Może to dobrze. Dzisiaj w muzyce najważniejszą chyba dla nas rzeczą, dla nas obu z Henkiem jest nie ilość instrumentów i ilość decybeli z nią związanych, a to, aby wyrazić swoje uczucia. I owszem, jest tam bardzo dużo uczuć delikatnych, owszem, zdarzają się nam również piosenki agresywne, ale wszystko generalnie próbujemy to tak wyważyć, aby było to naprawdę to, co się akurat wtedy dzieje w naszych sercach, umyśle. Kiedyś pamiętam, jak z Henkiem próbowaliśmy już komponować, a potem pisać teksty, to pisanie tekstów odbywało się na zasadzie zła koniecznego. Czasem się zdarzało, że Heniek siedział w jednym pokoju, ja w drugim. Próbowaliśmy, nie patrząc na siebie i nie patrząc na siebie i nie porozumiewając się, pisać dwa różne teksty i okazywało się często, że piszemy o tym samym, tylko jakby innymi zdaniami. W sumie niekiedy właśnie było tak, że ja napisałem pierwszą i czwartą zwrotkę. Okazało się, że to, co Mirek napisał w drugim pokoju, pasowało do drugiej i trzeciej zwrotki. A refreny już razem. Tak. Dziś jest troszeczkę inaczej. Już przestaliśmy od pewnego czasu, od mniej więcej końca lat 80., traktować tekst jako zło konieczne. Przyznam, że nasze lenistwo również w tym miało udział kiedyś tam. Nawet się rozglądaliśmy za tym, aby, brzydko mówiąc, tekściarze pisali nam teksty, ale w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że jeden tekst kosztuje $100, to już się wściekłem. Doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, a poza tym coraz więcej w sobie czułem rzeczy, które bardzo chcę wyśpiewać, wykrzyczeć. To akurat był taki bardzo, bardzo, nie powiem zły okres w moim życiu, ale taki bardzo smutny. Zaczęliśmy pisać teksty prawdziwe. Teraz mówiąc o moich tekstach, to właśnie koniec lat 80., początek 90. był dla mnie tak ważnym okresem. To był okres, kiedy się ożeniłem, kiedy urodziło się moje dziecko, kiedy wiele rzeczy waliło się na głowę. I należało to wszystko wykrzyczeć, i przyznam, że wtedy dopiero uważałem za słuszne i za konieczne wręcz pisanie tekstów prawdziwych. Owszem, są melodie, które nie wymagają jakiejś wybitnej dozy emocji i prawdziwości. Są to po prostu piosenki miłe, łatwe i przyjemne, i wcale się ich nie wstydzę. Uważam, że to również sztuka napisać fajny refren i fajną zwrotkę, i wszystko to pogodzić. Z dobrymi dźwiękami i słowami. Ale generalnie 90, może nawet się odważę powiedzieć, procent tekstów to są przeżycia. Nie zawsze moje, to są czasem przeżycia, które obserwuję u moich bliskich, znajomych, ale zazwyczaj jednak moje przeżycia. Kiedy zadebiutowaliśmy w 80. W trzecim roku z piosenką Mr. Lennon, to myśleliśmy, że świat stoi otworem przed nami. Nagroda w Opolu, przyznam, że trochę nas ubodło, że tylko druga, ale trudno, no. I tak stało się potem rzeczą wspaniałą to, kiedy wygrywaliśmy na liście przebojów, wtedy jeszcze telewizyjnej liście przebojów, czy na innych listach radiowych. Coś wspaniałego się w nas otworzyło, powstał zespół Universe, siedmioosobowy. I mijały lata. Lata, w których pojawiały się nowe piosenki, które też stawały się przebojami. Był blues na wpół do 5 rano, było wołanie przez ciszę, tacy byliśmy, czy tam głupia żaba. A jednak, kiedy w 80. bodajże 6. czy 5., już nie pamiętam, roku daliśmy do jednej z firm materiał demo, aby wreszcie wyszła płyta. Wtedy niestety nie było jeszcze firm prywatnych czy komercyjnych. Wtedy były tylko wytwórnie państwowe. To po 2 tygodniach, kiedy usłyszeliśmy odpowiedź, że na tym materiale jest za dużo przebojów, to nas załamało. I dlatego też płyta
Nie ukaże się, nie tego spodziewają się po uniwersie. Płyty nie było, a piosenki nowe cały czas się tworzyły. Smutny to był okres. Jednak w 1989 roku zgłosiła się do nas firma Baron, która zaproponowała wydanie tych wszystkich właśnie naszych starych przebojów jako Best of Universe. I przyznam, że troszkę żałuję tej płyty, ponieważ to jest właśnie ta taśma demo, którą ileś tam lat temu daliśmy. Nie nagraliśmy już tych piosenek starych. Chyba nie ma sensu po 7 czy tam 8 latach śpiewać ponownie Mr. Lennona. Już nie te emocje i wszystko jakby inne. I wyszła płyta The Best of Universe. I zaraz po niej Magnes Serc. To właśnie zbiór tych takich piosenek bardzo emocjonalnych, bardzo ważnych. Mnie się wydaje, z zupełnie innymi tekstami w większości na tej płycie. Potem to jakby wszystko szybko poszło. Po wydaniu płyty Magnes Serc było już Opole, gdzie o dziwo dostaliśmy się do konkursu premier, a finałem tego wszystkiego była pierwsza nagroda za najlepszą premierę w 1992 roku. W chwilę potem festiwal w Sopocie i też dwie nagrody. Pierwsza nagroda od firmy Marantz za brzmienie zespołu, a druga nagroda, którą przekazał nam Marek Gaszyński, ponoć albo od dziennikarzy, albo od jury, już nie pamiętam, przyznam szczerze, za repertuar. To nas strasznie podniosło na duchu i przyznam, że ja już nie wierzyłem swego czasu w to, że w ogóle będziemy grać, śpiewać, nagrywać, a tu jeden tak wielki, ważny rok. Nareszcie płyta i dwie nagrody. W 1993 roku byliśmy już w trakcie nagrywania następnej płyty, płyty Ciągle Szukam Drogi, i jakby promując tą płytę, znów wystąpiliśmy w Opolu z piosenką To był maj. Znów zdarzyła nam się nagroda, tym razem trzecia, też miła. I tak to wszystko teraz się, uważam, dobrze układa. W tym samym roku, co był ten festiwal w Opolu, 92 rok, i w Sopocie, który był dla nas bardzo ważnym rokiem, jeszcze przed samymi świętami wyszła propozycja nagrania naszych kolęd, również na kasetę i na kompakt. I możemy się pochwalić tym, że mamy swoje kolędy i takie jakby nazwać piosenki świąteczne. To był rok 92, właśnie z kolędami go jakby zakończyliśmy, a potem wyszła płyta Ciągle Szukam Drogi. Jak dotąd dla mnie chyba najważniejsza. Bardzo ważna przynajmniej. Bardzo ważne rzeczy tam śpiewałem i strasznie żałuję, że tylko Ciągle Szukam Drogi jest najbardziej znaną piosenką z całej tej płyty, ale trudno, tak się zdarza. Potem znowu półtora roku przerwy. Wiele rzeczy znów się zdarzyło. Cały czas jakby obserwowałem to, co się wokół mnie dzieje i we mnie samym się dzieje. O wiele bardziej optymistycznie zacząłem patrzeć na świat i powstała następna płyta. Płyta Być przy Tobie. Powstało nowe doświadczenie. Kompozycja, którą od zawsze chciałem, od zawsze, to znaczy co najmniej od 10 lat, bo to jest bardzo stara kompozycja. Chciałem śpiewać z Beatą Kozidrak. Dobrze się stało, że dopiero teraz ją nagrałem z Beatą, ponieważ dojrzałem do tego, aby napisać taki, a nie inny tekst. Dojrzałem do tego, aby ją odpowiednio zaśpiewać i bardzo, bardzo się cieszę, że Beata zgodziła się zaśpiewać ją ze mną. Piosenka Tyle Chciałem Ci Dać to jest coś, co zdarzyło mnie się naprawdę w moim życiu, w mojej rodzinie. Bardzo ważna piosenka. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zdarzy się nam duet z kobietą, ale ten duet zapamiętam do końca życia. Koncerty miewamy bardzo, bardzo różne. My mamy tą zasadę, że gramy i w halach sportowych, i w domach kultury. Ja strasznie tęsknię do tej sytuacji, jaka była w latach 80., kiedy graliśmy jako zespół 6-7-osobowy. Przyznam, że wtedy grało nam się najlepiej. Teraz gramy we dwóch. Jednakże w każdym koncercie, pomijając kościelne koncerty, większość, owszem, programu gramy z pomocą minidisku, gdzie mamy tam gitary solowe czy perkusje i tego rodzaju historie nagrane.
Na każdym koncercie jednak nasze instrumenty są włączone i gramy na nich. Oczywiście nasze mikrofony również są włączone i również śpiewamy na żywo. Ale jednak w takim koncercie staramy się w połowie mniej więcej zaśpiewać tylko i wyłącznie z gitarką i klawiszem. I to jest, przyznam, dla mnie najlepsza część koncertu. Ale widzę, że ludzie jednak potrzebują tego tupania i staramy się teraz sklecić młodych, zdolnych, fajnych muzyków. I mam nadzieję, że w maju, czerwcu tego roku zacznie się seria koncertów z całym zespołem. Coś, o czym marzę już od bardzo dawna. I wtedy będzie można grać i spokojnie, i niespokojnie, i wszystko będzie zupełnie na żywo. Ilość koncertów jest całkiem duża. Cieszy mnie to. Ja bardzo lubię grać koncerty, ja bardzo lubię, kiedy ludzie słuchają tego, co śpiewamy, co mówimy. Przyznam, że bardzo często się zdarza, że to dziewczyna wyciąga chłopaka swojego w charakterze, podejrzewam, sponsora między innymi na nasz koncert, a potem przychodzą po koncercie do garderoby i często się zdarza, że chłopak sam powiedział, że nigdy w życiu się nie spodziewał, że pójdzie na koncert Universal, a teraz podoba mu się ta muzyka. Dlatego też często z Henkiem, owszem, psioczymy, że tych koncertów tak dużo, że nie ma nas w domu i tak dalej, ale z drugiej strony, kiedy słyszymy ludzi, którzy jakby zaczęli dopiero nas słuchać od momentu takiego wysłuchania koncertu, to jest to coś, co nas bardzo, bardzo cieszy. Ja przyznam, że temat kobiet to tak naprawdę zaczął się wtedy, kiedy zaczęliśmy śpiewać i grać, tak dla mnie. Ja byłem strasznie człowiekiem takim nieśmiałym. W momencie, kiedy zdarzył się sukces Mr. Lennona, to oczywiście zaczęły się koncerty, po koncertach życie hotelowe bardzo bogate. Ja do tego, o dziwo, jeszcze byłem człowiekiem, który się bardzo szybko zakochiwał i byłem w stanie jeździć do Zielonej Góry na przykład, czy tam do Rawicza, czy do Szczecina, czy Bóg wie jeszcze gdzie. Ale to się skończyło. Mam teraz jedną kobietę wspaniałą, moją żonę Lidię. I przyznam, że od niedawna tak naprawdę czuję, że ją bardzo, bardzo kocham i że to właśnie ona miała być moją żoną i jest nią. O dziwo, owszem, znaczy to nie jest o dziwo, mnie nadal podoba się wiele, wiele różnych dziewczyn, kobiet i różne myśli przelatują mi przez głowę, ale jakby ten spokój domowy, jaki mam, ta miłość, którą czuję od żony, jest dla mnie tak wielkim skarbem, że nie mam zamiaru sam sobie tego skalać. To jest coś, czego się nie da nigdy już odzyskać, gdyby miało się to zgubić, a jest to zbyt piękne, żeby to tracić. Dlatego to strasznie szanuję. Kiedy się ożeniłem, to ożeniłem się, przyznam, między innymi oczywiście z tego powodu, że miał urodzić się Dzidziuś. Dzidziuś ten okazał się później synem. Było to strasznie wielkie przeżycie dla mnie. I dziś, kiedy obserwuję tego mojego już 6-letniego syna, widzę, jak bardzo, bardzo ważny jest tata. Jak wiele dla niego znaczy to, co ja robię, i jak bardzo mnie obserwuje. Przyznam, że teraz, choćbyśmy mieli grać w Białymstoku, a jesteśmy z Katowic, to wolimy czasem wyjechać o 3 rano do Białegostoku, zagrać koncert i o 3 rano albo i później wrócić z powrotem, żeby chociaż na te 2-3 godziny położyć się z żoną i usłyszeć rano: tata, a mogę? Oczywiście chodzi o to, że on ze swojego pokoju przychodzi do naszego łóżka. Są najpiękniejsze chwile, taki fajny poranek, chociaż 10 minut przytulania się i łaskotania albo ewentualnie jakichś innych śmiesznych rzeczy. Kocham go bardzo, bardzo mocno i widzę w sobie 3 różne miłości. Ja kocham żonę inaczej, kocham Tomka też zupełnie inaczej i kocham nas troje też w jakiś inny sposób. To jest wszystko, owszem, miłość, ale to są 3 takie różne rodzaje, a każda z nich bardzo ważna. Dokąd pofrunął latawca? Ja, kiedy długo, naprawdę długo myślałem nad tytułem tej naszej najnowszej płyty, którą
Państwo będziecie mieli okazję słyszeć. Pomyślałem sobie, że ta płyta jest tak różna emocjonalnie, tak różna tematycznie, a zarazem bardzo, bardzo ważna. Przyznam, że jest to chyba jak dotąd najważniejsza moja płyta. Bardzo cała, po pierwsze cała moja, po drugie bardzo taka przemyślana. I czasem jestem w niej bardzo zły, czasem znów bardzo delikatny, melancholijny. I to są właśnie takie marzenia. Mnie się właśnie latawce zawsze bardzo, bardzo podobały, gdzieś tak wysoko sobie latały. A jednak latawce są na sznurku. Ja się ostatnio złapałem właśnie na tym, że moje marzenia już nie są takie totalnie nierealne. Staram się bardzo wysoko, daleko mierzyć, marzyć, ale tak, żebym jeszcze widział to marzenie i mógł nim sterować. No niestety to tak się rzeczywiście zdarza z latawcami. Niestety czasem sznurek się urywa i latawca już nie ma. I tak samo jest z tymi moimi marzeniami. Niektóre się niestety nie spełniają, ale to chyba jest życie. Cóż by to było za życie, gdyby nam się wszystko udawało. Nuda jakich mało. Dlatego właśnie latawce. Ktoś, kto posłucha sobie płyty, sam zrozumie, dlaczego latawca. Pozdrawiamy już wszystkich gorąco i serdecznie. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że przybliżyło was to trochę do uniwersum. Przynajmniej coś o nas wiecie. Gorąco wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim życzymy jak najlepszych lat, wszystkich następnych, świętego spokoju i czego tam sobie jeszcze chcecie. Niech was muzyka uspokaja. Cześć, witam was Universe. Z wielką radością was witam, ponieważ już w maju pojawi się najnowsza płyta naszego zespołu. Płyta pod tytułem Latawce. Uważam, że jest dotąd najlepszą naszą płytą i spodoba się zapewne wszystkim tym, którzy lubią Universe, a może nie tylko.
znów odejść. Nie otworzy drzwi, nie powie mi idź. Jeśli z nim będzie gorzej, ciepłą swoich ust zabije złą myśl. Gdybym tylko wiedział, co zrobiłbym, coś tylko dla niej. Ona wie, wie dokładnie, co mnie boli. Wiem to na pewno. Ona wie, wie dokładnie, co mi jest. Wie jak mi. Chociaż czasu nie mierzę, ale czuję już, że mija mnie coś. Chyba nawet uwierzę, że tak miało być, że szefem jest los. Ogarnęła mnie jak mgła. Kocham jej smak, kocham wszystko. Ona wie, wie dokładnie, co mnie boli. Wiem to na pewno. Ona wie, wie dokładnie, co mi jest. Co mnie boli.